Sponsorem programu jest PKN Orlen. W Muzeum Sportu i Turystyki, które znajduje się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, miała miejsce bardzo wyjątkowa uroczystość. Otwarto oficjalną strefę motosportu Orlen Team pod honorowym patronatem Polskiego Związku Motorowego. Motosport jest naszym sportem, w którym bardzo mocno inwestujemy. To jest korowe zadanie naszego biznesu. Nasz biznes to głównie paliwa. W związku z tym to jest normalne, że inwestujemy w motosport. Bardzo dziękuję naszym wspaniałym zawodnikom, którzy są, za wasze doświadczenie, trud i pracę, za wszelkie emocje, które nam dostarczacie. To są naprawdę wielkie, wspaniałe emocje. To są emocje, które tak naprawdę łączą wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo panie prezesie, pańskiej załodze, wszystkim tym, którzy są związani z PKN Orlen, za to, że jesteśmy w jednej wspólnej, fantastycznej rodzinie sportu, rodzinie olimpijskiej. Polski Związek Motorowy jest częścią ruchu olimpijskiego, jest naszym członkiem i dlatego, jeżeli mówimy o sportach motorowych, to mówimy o rodzinie olimpijskiej. W uroczystości udział brali m.in. kierowcy rajdowi, którzy startują w barwach Orlen Teamu. Kuba Przygoński, Mikołaj Marczyk, dwukrotny mistrz świata w żużlu Bartosz Zmarzlik, czy też motorowodniak Bartłomiej Marszałek. Chciałbym przekazać również do kompletu, do motocykla z mistrzowskiego roku również kombinezon, w którym startowałem. I żeby tu miało spójność, jak jest motor, to i żeby był zawodnik. Ta współpraca z Orlen Team jest na pewno współpracą bardzo owocną, bo pokazujemy nasz kraj, ale też naszego jakby partnera na takiej olimpiadzie motorsportowej, który jest Ride Dakar. I 10 czy tam 12 lat temu było całkowicie inaczej. W tej chwili Orlen jest rozpoznawalną marką, nad którą trzeba pracować za granicą, bo tam po prostu jest walka z całym światem, więc nie dość, że sportowo, to jeszcze jako marka, żeby była dobrze rozpoznawalna. I ta współpraca dobrze się układa, więc to jest tak naprawdę najważniejsze. W muzeum zwiedzający będą mogli zobaczyć motocykl Bartosza Zmarzlika, kombinezon Kuby Przygońskiego z rajdu Dakar, czy też gokart, na którym Robert Kubica zaczynał swoją przygodę z motosportem. Wystawa jest już oczywiście otwarta dla zwiedzających. W najbliższym czasie zostanie ona powiększona o kolejne eksponaty. Sponsorem programu był PKN Orlen.